Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Janusz Ruletuwał, a oto nasi dzisiejsi zawodnicy. Jagermeister 50 ml, likier Blue Curaçao 20 ml oraz sok pomarańczowy 40 ml. Dodatków brak. Gotujemy. Każdy z koktajli, który powstanie za pomocą pomocy szanownego pana maszyna losująca, zostanie oceniony w skali od 1 do 10 oraz nazwany w skali od A do Z. Później, może za rok na przykład, zrobię podsumowanie i zobaczymy, czy pan szanowny maszyna losująca ugotował coś dobrego, czy może jest to po prostu Hemingway 2. Może tak go nazwę, może go nazwiemy Ernest po prostu. On nie mówi, czy wstrząsnąć, czy zamieszać. To pozostawił mojemu intelektowi, dlatego ten koktajl wstrząsnę. Bo jest pomarańczowy. Tak jak pan maszyna losująca powiedział, zaczynam od jagerka. Siup! No jeszcze nie, wyprzedziłem. Siup! Może maszynę losującą nazwę Ernest. Tak jak pewien inny Ernest, którego znam, który podobne koktajle lubi, takie losowe. Proszę się wypowiedzieć. Muszę się dowiedzieć. Następnie Blue Curaçao 20 ml. Jaki trollarz, chłopie, ta butelka robi szok. Oraz siup, sok pomarańczowy. Lód z zamrażalki, który cały czas tu był, wsypuję do wstrząśnika. Wstrząsam. Do szklanki takiej również dodaję lodu z zamrażalki. No i odcedzam pojedynczo doń. Uff, pierdolę, jaki kolor. Słodka Mario, Józefie i Duchu Święty, co to kurwa jest za kolor? Prześliczny. Spróbujmy, co Ernest ugotował. Co to takie chujowe jest? Jak zobaczyłem składniki, to pomyślałem, coś może z tego będzie, ale... O, stary. Smakuje jak pasta do zębów. Chyba... Jager i sok pomarańczowy to jest w zasadzie naturalne połączenie. Myślę, że dodanie trochę likieru pomarańczowego to może zbronić, ale... Okazuje się, że dużo. Wow. Co mogę powiedzieć o tym? Jeśli chodzi o smak, no, jestem zawiedziony. Jest strasznie niedobry. Znaczy, może tragedii nie ma, ale naprawdę miałem wyższe nadzieje, jeśli chodzi o składniki. No, ale ten kolor za to, ten kolor dodaje mu co najmniej jeden punkt w skali, bo jest... Pierwszy raz widzę koktajl w takim kolorze i coś w tym jest. Podoba mi się. Jest to jakiś potencjał. Myślę, potencjał na zażyganie się chyba. Końcowa opinia o tym koktajlu. 3 na 10. Słabizna. Nazwa, jaką mu nadaję, to Dubsko Shreka. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie.